Dzisiaj mam dla was unboxing szybki płyty MSI MPG Z490 Gaming Carbon Wi-Fi. Więc jak już sama nazwa wskazuje, jest to płyta pod najnowszą generację 10 Intela, która powinna w teorii ogarniać procesory nawet 10-rdzeniowe i 20-wątkowe. W związku z czym na pewno będzie miała grubą sekcję. Ja już sobie pozwoliłem ją wcześniej trochę przejrzeć, dlatego że wyrzuciłem dokumentację z niej, bo była dość nudna. Zresztą pokażę wam ją, bo jest dość nudna. Tutaj jest taka dokumentacja, że jest tutaj latest BIOS i tak dalej, ale ona była tak na górze tutaj. A byłem ciekaw, czy po prostu nic nie jest uszkodzone przy kurierze, więc musiałem ją wywalić. Bo no niestety może to robić, także te unboxingi zawsze będą trochę oszukane. No ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o samą płytkę, to sama płytka wygląda naprawdę okazale. To znaczy jest to model, który definitywnie będzie zamykał, jeżeli chodzi o ceny, czyli będzie wysoko w cenach. Dlatego, że no, jest przede wszystkim dość minimalistyczny jak na MSI-a, to znaczy nie widzę tutaj jakichś specjalnych RGB-ów, ale za to widzę bardzo fajny layout. No zacznijmy może od tego, że mamy naprawdę grubą sekcję. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 czołków i do tych czołków wydaje się, że z nowych edycji już tych, które między innymi trafiały do Tomahawka X570, o którym już było głośno w sieci, bo jest przegięty, jeżeli chodzi o sekcję. Fajne są te tutaj, prawda, radiatory. Wygląda to, moim zdaniem, lepiej niż wyglądało wcześniej. Są takie bardziej minimalistyczne, ale jednocześnie jestem przekonany o tym, że zrobią robotę. Jeżeli chodzi o chipsecik tutaj, no to radiatora wystarczyło. Nie ma tutaj żadnych kombinacji związanych z wentylatorem, co mnie najbardziej cieszy. Podoba mi się też to, że mamy opcję zamontowania z boku USB 3.0, czy 3.2, to będzie JUSB 3 generalnie, więc ten port jest zagięty, podobnie jak SATy. I fajne jest też to, że wszystkie wentylatory odnośnie case'ów i pompy są zamontowane po jednej stronie przy górze, czyli łatwo będzie po prostu tą płytkę sobie ustalić i zrobić sobie na niej builda. Jeżeli chodzi o sloty PCIe, oto klasycznie mamy wzmocniane te sloty, tak jak to MSI często robi, nawet w tańszych płytach. Natomiast zobaczmy sobie teraz na tył. Oczywiście 4 sloty RAM, no to nikogo chyba nie dziwi przy takiej płycie. Natomiast zobaczmy sobie z tyłu. Więc znając generalnie MSI, mogę założyć, zresztą patrząc tutaj też po tych ścieżkach, mogę tak założyć, bo widzę, że się przechodzą z jednej do drugiej, że mamy tutaj do czynienia z topologią Daisy Chain, a nie z T-Topology. Choć jeszcze wam powiem dokładnie, czy aby na pewno, ale wydaje mi się, że to jest Daisy Chain tak na pierwszy rzut oka. I tutaj w tych miejscach widać takie puste miejsca, gdzie powiedzmy, że te ścieżki są trochę schowane, ale one też tutaj dobrze działają, dlatego że w tych miejscach będą śruby, które mogłyby normalnie uszkodzić coś i zrobić zwar. Tutaj też zresztą widzicie, że te ścieżki tak omijają fajnie, więc tutaj jest w porządku. Chociaż jak od tej strony coś się będzie montowało, to w tym i w tym miejscu na pewno montowałbym jakiś washer, jakiś taki mały dystansik, żeby to wszystko działało spoko. Jeżeli chodzi o sekcję od tyłu, no to tutaj jakby nic specjalnego się nie dzieje, ponieważ sekcja jest gruba i kontroler też najprawdopodobniej jest gruby. Zaraz sobie zresztą go zobaczę z bliska, ale nie widzę go aż tak blisko teraz, żeby wam go powiedzieć, jak on się nazywa, bo jest to taki unboxing zrobiony trochę na szybko. Natomiast dam wam znać już jakby przy grubszej analizie, co tam dokładnie jest, jak już pozwolą mi odpalić tą płytę, bo na razie więcej o niej nie mogę mówić. Jeżeli chodzi o tył tej płytki, to mamy tutaj komplet portów i podoba mi się to, że mamy Wi-Fi i to jest właściwie w nazwie, więc to jest fajne. Mamy oprócz tego SPDIFA, czyli będzie można się podpiąć z jakimś lepszym audio i mamy gniazdo 2,5G. Które no myślę, że większość osób chciało mieć. Do tego z tyłu jest HDMI DisplayPort, choć wątpię, żeby wielu osób on urządzał potrzebny był. Jest też oldschoolowy slot PS-owy na myszkę bądź klawiaturę, co oznacza, że płyta jest przeznaczona też do robienia ekstremalnego OC, no bo tamte klawiatury są bardzo użyteczne, bo mają łatwiejsze odpalenie. Także no, slot LGA 1200, więc bez żadnych tam zdziwieństw powinno być tak jak jest. Dobra, zobaczmy teraz co jest dalej, co dają w kabelkowie. Więc w kabelkowie, moi drodzy, mamy tak. Mamy przedłużkę do podświetlenia RGB, jedną. Mamy przedłużkę drugą. Mamy dwie SATy raz,
Okej. Okay. Mamy znowu przedłużkę do RGB-ów, taką fajną, żeby można było ją sobie przeciągnąć na jakieś tam dłuższe kable, na przykład wentylator do chłodzenia i tak dalej. I tutaj mamy książeczkę z moi drodzy, anteną Wi-Fi, która ma dwa kable, wygląda, to jest jej trzon. Tak wygląda trzon tej anteny Wi-Fi. Ale mnie bardziej interesuje podkładka, czy ją naprawili, bo jeżeli podkładka dalej jest zła, to zaraz się o tym dowiem. Dobra, więc tak, ona ma tutaj takie miejsce, gdzie można ją gdzieś tam zaczepić, o, w tym miejscu. Natomiast mnie interesuje, czy ona... Dobrze, jest magnetyczna. Także będzie, tutaj jest, tu jest magnet pod tym, więc łapie się nawet spoko. Także tutaj pokminione, bo pamiętam, że bez tego magnesu to z tego się praktycznie nie da korzystać, bo cały czas gdzieś ucieka. Także to tyle, jeżeli chodzi o taki wstępny unboxing. Testy będziemy robili, jak się Intel zgodzi. Kiedy się zgodzi Intel, nie wiem, ale mam nadzieję, że prędzej niż później, bo już chciałbym coś z tymi płytami robić, a nie tylko na nie się patrzeć. Także to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia.